Tej nocy opadów śniegu spodziewamy się w okolicach ziemi łódzkiej, Podkarpacia, Małopolski, a także Górnego Śląska. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane. Termometry pokażą od minus 8 do minus 3 stopni na północnym zachodzie. Barometry pokażą 1030 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosło w kolejnych dniach. W Skandynawii temperatura wzrośnie. Na termometrach zanotujemy od minus 1 do 1 stopnia na plusie w Oslo i w Sztokholmie. Opadów śniegu spodziewamy się w Moskwie, Kijowie i Mińsku. Poprawa pogodowej aury na Wyspach Brytyjskich, a także na Półwyspie Iberyjskim. Najwyższe wartości zanotujemy w Lizbonie i w Madrycie. Tam słupki rtęci pokażą 17 stopni w cieniu. Jutrzejszy dzień w Polsce pogodny i słoneczny, ale mroźny. Termometry pokażą minus 3 stopnie na wschodnich krańcach Polski. Na południowym wschodzie spodziewamy się opadów śniegu. W pozostałej części naszego kraju duża ilość słońca. Na barometrach w Warszawie 1035 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosło. W poniedziałek temperatura spadnie poniżej zera w centrum i na południowym wschodzie. Najwyższe wartości zanotujemy na Pomorzu do 2 stopni na plusie. We wtorek słoneczna pogodna aura na zachodzie. Opady śniegu w centralnej i południowo-wschodniej części naszego kraju. W środę ciśnienie wzrośnie do nawet 1049 hektopaskali. W całej Polsce bezchmurne niebo. Na termometrach zanotujemy od 1 do 3 stopni na plusie na Pomorzu Zachodnim. Mróz na Podkarpaciu. Tam słupki rtęci pokażą minus 2 stopnie Celsjusza. Warunki biometeo korzystne w całym kraju.